Program priorytetowy Agroenergia to wsparcie finansowe w formie dotacji dla rolników, ale także działanie mające na celu poprawę stanu środowiska, między innymi poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Polskie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w swoich działaniach ma również doradztwo z odnawialnych źródeł energii. No, u mnie w gospodarstwie są trzy takie źródła odnawialne. Mam ciepłą wodę z mleka, odzysk z wymiennika, który w moim gospodarstwie wystarcza mi na umycie chłodni, dojarki, nawet na napojenie cielaków. Także mam wodę za darmo. Również i to już mam ponad 10 lat. Chodzi bezawaryjnie, więc jestem z tego bardzo zadowolony, no bo mnie to nic nie kosztuje. Solary na ciepłą wodę też ponad 10 lat. Również jestem z tego bardzo zadowolony, bo mam wodę za darmo. Przez lato, wiadomo, zimą nie, ale latem mam za darmo wodę. Rozmawiamy, co gospodarstwo, jak może wykorzystać dane źródło energii, jak im zainwestować, ile i ewentualnie skorzystać z jakichś środków wsparcia czy dofinansowania. Druga forma to są szkolenia, które prowadzimy w zasadzie, to są szkolenia gminne lub powiatowe. Trzecia forma, którą też rolnikom proponuję, to są konferencje, które robimy. No i teraz od 2 lat mam fotowoltaikę, która zasila mi całe gospodarstwo. I powiem, no również jestem zadowolony, bo też jest moim zdaniem trafna inwestycja, no bo prądu, no wiadomo, więcej nie zużywam, tyle co zużywałem, ale mi starcza praktycznie na całe gospodarstwo. No nie powiem, że w 100%, bo nie starcza mi w 100%, ale ponad 90% mam swojej energii, resztę muszę dokupić. Zapotrzebowanie na ciepło i na energię w gospodarstwach rolniczych jest bardzo duże. Odnawialne źródła energii to możliwość zmniejszenia kosztów zużycia energii, ale także instalacje OZE wraz z magazynami energii zabezpieczają rolników przed utratami, przed spadkami napięcia czy też wstrzymaniem dostaw prądu. Jak nie miałem tego, miałem na gaz butlowy. Butla mi nie starczała na tydzień czasu. Ciężko było, żeby starczyło. Tutaj nie płacę nic, no bo mi, mówię, mleko nagrzewa, czyli to jest taka oszczędność. Grzanie latem nie trzeba ani węgla, ani drzewa, nie trzeba w ogóle rozpalać, bo mam ciepło ze słoneczka. Jak jest ciepło, wystarczy, nawet może być mróz, byle było słońce. Już to działa. Wykorzystanie OZE to szansa na rozwój, ale także szansa na poprawę jakości życia. Początkowo wieś nasza wyglądała jak wyglądała, więc modernizacja polegała głównie na wyposażeniu sprzęt, modernizacja budynków inwentarskich czy obejść całych. Natomiast w tej chwili już wieś, można powiedzieć, troszkę, można powiedzieć, że się wzbogaciła i doinwestowała się, więc w tej chwili rolnicy zauważają też takie właśnie elementy jak pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. U nas we wsi, proszę Państwa, pewnie już 50 gospodarstw ma. Połowa we wsi już pewnie blisko ma fotowoltaikę. Praktycznie co drugie gospodarstwo, no bo każdy widzi, że to zdaje egzamin. Wnioski z Pomorza przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wszystkie szczegóły na temat programu Agroenergia znajdują się na stronie internetowej funduszu.